I zaczynamy spotkanie. Pierwszy krążek padł łupem drużyny przyjezdnej, która dzisiaj już od kilku spotkań musi radzić sobie bez trenera Andrzeja Husała, który zrezygnował z pracy w Tychach, a głównym szkoleniowcem został pan Krzysztof Majkowski. Pozwolą państwo, że przeczytam składy obu drużyn. W bramce GKS-u Tychy wystąpi John Murray, jego zmiennikiem będzie Jakub Zawalski. No i na pewno będzie to spore wzmocnienie Tyszan. I mamy bramkę, no dość taki niespodziewany strzał. Całkowicie zaskoczony Mirosław Kopciwa, strzelcem gola Krystian Mroczkowski. Jak mówił trener Rudolf Rochaczek, zwiększyć konkurencję w ataku. Wiadomo, że podczas fazy play-off trzeba rozegrać co najmniej 12 spotkań. Mogą przyjść choroby, kontuzje, ale teraz Damian Kapica odbija przed siebie John Murray. Przypomnijmy, że Tyszanie od trzeciej minuty po golu Krystiana Mroczkowskiego prowadzą 1-0. Spore zamieszanie i mamy 2-0 dla drużyny GKS-u Tychy. Wygrane wznowienie przez Filipa Komorskiego, który również znalazł się na liście powołanych zawodników. No, teraz groźnie Adam Domogała. Petera Nawajowskiego, który dziś w obronie występuje z Michaelem Kolarzem, a więc ci gracze dobrze znają, no, uderzenie z backhandu Kaspra Bryniczki, ci gracze dobrze znają to lodowisko. No, spora taka międzynarodowa mieszanka zrobiła się w Krakowie. Jest i Fin, jest Słoweniec, no, teraz Lejwo mógł po niedokładnym zagraniu kijem Mareja pakować ten krążek do siatki. Jeszcze ostatnie uwagi i rozpoczynamy drugą odsłonę. Mateusz Rąbkowski. Próbują teraz krakowianie. Dwie dobre okazje. Krążek jednak nie wpadł do bramki. Przewracany Ależ Jerzek. No i na pewno posypią się wykluczenia. Przewrócił czeski defensor Majchela Cichego. No, tutaj szykuje się bójka. Pięściarski pojedynek. No, czyli zapachniało nam tu NHL. Nieporozumienie Jeszka z Cichym. No, zobaczymy, czy sędziowie zdecydują się na karę meczu. Wrzucenie pod bramkę i gol! A więc wydaje się, że to Adam Domagała zmienił tor lotu tego krążka. Nie zmienia to jednak faktu, że krakowianie zdobywają swojego premierowego i kontaktowego gola. Dał czas na zmianę swoim kolegom. Lejwo. I bramka! A więc mamy wyrównanie, mecz zaczyna się od początku, tutaj z najbliższej odległości krążek w siatce umieścił ten czeski wieżowiec Tomasz Urban, podopieczny Krzysztofa Majkowskiego, który zastąpił na stanowisku trenerskim Andrzeja Husała. No, tutaj dość taki ekwilibrystyczny sposób ten krążek mógł minąć linię bramkową, czyli popularny Jasiek Murarz. I gol! A więc dogranie pod bramkę i po lodzie na długi róg Mateusz Bepierz. Kapica. No i podobnie tutaj starcie. Mamy bijatykę na lodzie. Podlosz w tym. Kto? Podlosz. A drugi? Jednym z uczestników tej bójki jest Michał Kotlosz, no a drugi to Damian Kapica. Rozpoczynamy ostatnią odsłonę ligowego klasyku. Przypomnijmy, że nieco ponad miesiąc temu
Takim samym stosunkiem Komar Krakowia po raz pierwszy w tym sezonie pokonała GKS Tychyna w swoim lodowisku. No i od razu do ataku przeszli podopieczni Rudolfa Rochaczka. Damian Kapica sam na sam z Marejem Kapica. Górą jednak tyski bramkarz. Po słabym początku sezonu wszystko zdaje się wracać na właściwe tory, jeśli chodzi o drużynę Komar Krakowi. Kula, dobra interwencja czeskiego obrońcy. Lejwo, Lejwo, uderzenie i bramka! A więc po podaniu Guli Tomi Lejwo z okolic Bulika zdobywa czwarte trafienie dla Komar Krakowi. Uciekają te cenne sekundy. Teraz Tomasz Urban. No. I Supek. Próbował tam jeszcze dobijać Kapica. I bramka! Całkowicie zaskoczony John Murray po wygraniu uzdrowienia sprzed Bulika huknął Ondrej Mikula. Jeszcze trzanie próbował tu Jafi Miękka w przestrzeni międzybulikowej. Gula. I Syrena kończy to spotkanie, a więc wicemistrz Polski, tym razem lepszy od mistrza Polski, Komar Krakowia pokonuje GKS Tychy 5-2, odnosząc 8 zwycięstwo z rzędu i utrzymując czwartą pozycję. Dziękujemy serdecznie. Mecz komentował dla Państwa Łukasz Sikora. Dobrej nocy.